Pani Krystyno, jak to jest z miłością? Pisała pani w swoim dzienniku, że ostatnio zakochała się pani w mechoferze, tutaj w obrazie. Tak, bo to wie pani, w pewnym wieku to już się, że tak powiem, człowiek wybiera sobie takie miłości, jak z jakimi jest mu wygodnie. A co było takiego urzekającego w tym obrazie? Ten obraz jest nadzwyczajny po prostu. Nadzwyczajny i wisi tutaj naprzeciwko. ale ja się w wielu rzeczach zakochuję. W łóżku na przykład swoim, że mam lepsze niż poprzednie. W filiżance się zakochuję, w Toskanii się zakochuję, w temperaturze powietrza się zachowuję. W łazience jednej pani, że ma taką samą temperaturę, jak wychodzi z wody, jak siedzi w tej wodzie. To mi się wydaje, że to jest po prostu jakieś największe coś miłe, co może być. No tak, po prostu myślę, że każdy dochodzi w życiu do takiego momentu, że jakby wszystkie już rzeczy się stały i potem stara się w zgodzie z organizmem i wewnętrzną harmonią żyć. Jest pani dla mnie od wielu lat takim synonimem poszukiwania dobrej energii, mówienia ludziom o tym, że mają wyzwalać z siebie dobrą energię. Jest pani takim dobrym duchem, patrzy pani bardzo uważnie na życie, na ludzi, zbiera pani, jakby robi ciągle zdjęcia, kocha pani życie. No tak, ale to taki też banał znowu. Tak, a jest bardzo wielu ludzi, którzy nie kochają życia i nawet tego nie wiedzą, ale w ogóle myślę, że jest niewielu takich, którzy naprawdę kochają życie i wiedzą, że je kochają, bo kochają życie, a nie wiedzą, no to, ale to jest, zyskać tę świadomość, to jest prawdziwe szczęście moim zdaniem, bo wtedy wszystko się odmienia, właściwie wszystko jest dobre. Ja kiedyś pamiętam, że się denerwowałam, jak czegoś zapomniałam, że wracam do domu. Że jestem kretynką, która ciągle czegoś zapomina i tracę czas i wracam. A wie pani, że przestałam się w ogóle tym denerwować. Po prostu mówię, o, znowu zapomniałam i sobie jeszcze raz pojadę. I sobie jeszcze raz pojadę i sobie jeszcze raz wyjadę. I będzie bardzo miło. W ogóle przestałam się tym denerwować. Znaczy ja myślę, że to taka raczej taka prostota jest w tym, że to raczej na tak prostej rzeczy polega niż na czymś innym, jakimś bardziej filozoficznym. Ja patrzę i słucham tego zazdrością, bo to naprawdę jest jakby taka potęga człowieka, nie wiem, kobiecości. Ja patrzę na panią jak na pewnego rodzaju ideał emocjonalny, tak, że można sobie radzić z różnymi emocjami, zbierać je, szufladkować. A z drugiej strony ma pani ciągłą ochotę poznawania nowych emocji. Nie jest pani tutaj jakby zaspokojona. No tak, ale ja miałam bardzo dobre życie. Dostałam od życia więcej niż się spodziewałam. Oceniano mnie lepiej niż sama o sobie myślałam. To bardzo jest szczęśliwe życie. Strasznie rzadko się to zdarza. Niewielu ludziom się to zdarza. Albo muszą bardzo walczyć, a ja nigdy nie walczyłam specjalnie. Albo muszą udowadniać za wszelką cenę. Ja nigdy nie udowadniałam za wszelką cenę, tylko po prostu tak coś grałam, robiłam. Także ja myślę, że jednak ja miałam wyjątkowe życie i przez to nie mam ani pretensji do nikogo, ani żalów jakichś, ani nie muszę udowadniać, że jestem lepsza niż jestem. Mam odwagę przez to. Także to myślę, że to jest po prostu tylko i wyłącznie tak się potoczyło. W tekście sztuki jest Karol, mówi, że aktorka nie jest kobietą. Nie, że to nie chodzi o to, że jakby, ponieważ ona mówi o takim znowu banale, że w gazetach, w filmach, w prasie, wszędzie są mężczyźni starzy, młodzi, brzydcy, piękni, pomarszczeni, grubi, chudzi, nie wiadomo, głupi, mądrzy, a kobieta jest zawsze ładna, zawsze młoda, albo Julia Roberts. I tym samym ona ma pretensję, że kobieta w naszym kręgu jakby zwyczajowym, bo już nie chcę powiedzieć kulturowym, ponieważ to jest troszkę więcej, ale nasze media nie dopuszczają i nasza taka codzienność nie dopuszcza kobiet, które po prostu się zestarzały i które są gorsze, słabsze, starzeją się, nie mają siły, a mężczyźni mają większe prawa
A że te prawa się mężczyzn nie zmniejszają. I tylko to mówi, a on jej odpowiada na to, ale to są aktorki, a nie kobiety. Ale to oczywiście jest wymijająca odpowiedź. Proszę powiedzieć, jak by pani nazwała tą energię między tymi małżonkami po 27 latach? Oni, wydaje się w tym fragmencie, kiedy ich obserwujemy w tym tekście, w fragmencie ich życia, że oni przeszli wiele momentów. Jak by pani nazwała tą energię? Po pierwsze, ona jest bardzo dobra. Po pierwsze, oni się bardzo kochają. I to głównie, za to głównie dziękuję aktorom, że to jest zawsze najtrudniejsze do uzyskania. Że wchodzi para aktorów, coś grają, ale między nimi się nie zdarza nic. A tu jest tak, że oni grają oczywiście i wszystko jakby jest wyrobione, jak my to nazywamy, ale jednocześnie akurat się tak zdarzyło, że pani Dorota Kolak i pan Mirosław Baka się bardzo przyjaźnią i lubią. I to widać na scenie i to się nam przełożyło. I za to jestem im bardzo wdzięczna, bo naprawdę ja grałam wielokrotnie z wieloma aktorami, i muszę powiedzieć, że większość tych związków na scenie była po prostu czysto techniczna, czysto zawodowa, że mieliśmy problem z fizycznością, a tu nie ma żadnego problemu. Oni się po prostu tak lubią, tak w naturalny sposób się całują, dotykają, że to jest wielkie to coś, to co dostałam po prostu w prezencie razem z nimi. Ja na przykład na scenie uwielbiam grać z Piotrkiem Machalicą, z Markiem Kondratem. W ogóle nie mam żadnych problemów. A są aktorzy, z którymi po prostu nie mogę wyjść poza jak to nazwać, wszystko musi być konwencjonalnie, bo niestety na niekonwencjonalność nas nie stać. Fizyczność w ogóle na scenie to jest wielki problem. A tu mamy, w ogóle tego problemu nie ma. Proszę powiedzieć, Barbara, ona, czy dla pani jest to postać taka, która łączy w sobie cechy kobiety dojrzałej, która przeszła już, czy to jest typowe zachowanie kobiety 50-letniej, czy około 50-letniej, bo tak tutaj rozmawiałam z panią Dorotą Kolak i śmiałam się z nią nie zgodzić, że to jest właśnie typowa kobieta jakby w jakimś tam określonym wieku, a gdzieś... Ja myślę, że przeciętna typowa kobieta nie ma już takich w ogóle ambicji, żeby za wszelką cenę zmienić życie. Że ma, że po prostu codzienność ją tak dogania, że jakość jej związku przyjmuje jako no, rzecz, z którą nie może walczyć. Ale my tu mówimy o inteligentach. Jeszcze trzeba o tym nie zapominać, że to są ludzie, którzy po pierwsze analizują swoje życie, co naprawdę się rzadko zdarza, którzy oceniają się nawzajem i co więcej, nie oceniają tylko siebie, ale są autoironiczni i krytyczni wobec siebie, a to się już naprawdę nieczęsto zdarza. Ludzie w ogóle siebie sami nie widzą, mają tylko pretensje do kogoś innego, a ten tekst uczy między innymi patrzenia na swoje winy, na swoje słabości, na swoje błędy. I to jest też cenne, dlatego z jednej strony jest to typowa kobieta, bo ja takich kobiet znam bardzo dużo, ale z drugiej strony no, jest tyle kobiet, które są zagonione w jakąś szarą stronę, że już nie mają siły na takie zabawy. No. Trochę powiedziała pani, że kobiety wchodzą jakby w swoją rolę, bo zostają w tych rolach, że współcześnie. Trochę się z tym nie zgadzam. Gdzieś jest próba, kobiety próbują wyjść poza swoją rolę. Nie zawsze dobrze to się kończy. Nie ma pani racji, dlatego że mamy przynajmniej 80% małżeństw w naszym kraju, to są ludzie, którzy po kilku latach już w ogóle ze sobą nie rozmawiają, są sobie obcymi ludźmi, wychowują wspólnie dzieci, nienawidzą się w pewnym momencie już. Mężczyzna w ogóle nie chce zmian i nie ma ochoty na zmiany i ma dosyć, a jeżeli kobieta ma jakiekolwiek apetyty na inne życie, to dostaje po nosie. I dostaje po nosie nie tylko od męża, ale dostaje od dzieci, od wszystkich.
ponieważ nikt nie rozumie, o co jej chodzi. Także tak wygląda prawda, moim zdaniem. A tu mówimy jednak o takiej kobiecie i ludziach z większymi aspiracjami. Jest taka warstwa ludzi, ale to są ci sami, którzy czytają książki w tym kraju, czyli 700 tysięcy. 2% podobno. Kiedy kończy się seksualność? Potrzeba na seksualność? Czy w ogóle można mówić o czymś takim? Moim zdaniem nigdy. Natomiast zwyczaj każe i takim w naszym kręgu właśnie już tu można powiedzieć kulturowym, kończy się bardzo wcześnie. Ale jeżeli ludzie się nienawidzą, to i potrzeby seksu nie ma, ponieważ ludzie się nienawidzą i nie chcą się w związku z tym ani całować, ani dotykać. To jest w ogóle innego rodzaju problem. Mają ochotę na seks, ale z kim innym. I tyle. Co pani powiedziała kobiecie, która oglądała pani próbę w Warszawie i powiedziała, że chciałaby się rozwieść? Nic. Nic. Dlatego, że oczywiście, że będzie tak, że tak jak ja gram Shirley, wiele kobiet nagle twierdzi, że zmieniło życie po obejrzeniu Shirley Valentine. Ja zmieniłam. Naprawdę? Bardzo mi miło. Następna ofiara Shirley. Natomiast ja myślę, że to jest też taki tekst, że coś takiego jest, że oni mówią tak coś prostego i tak coś dotykającego czasem, że jak się nagle tak ogląda, to wstaje nagle taka kobieta i tak, Boże, a ja nawet nie mam cienia szansy na taką rozmowę. Ja nie mam cienia szansy na taką zmianę. Ja nie mam przy sobie partnera, który jest choćby w 10% tak otwarty jak ten Karol. I nagle uświadamia sobie, że ona nie chce tak dalej żyć. I to się stało tej kobiecie. To się stało tej kobiecie, że ona nagle zrozumiała, że ona idzie teraz do domu, do człowieka, z którym nie ma nic wspólnego i nie ma szansy z nim na taką rozmowę. Na taką szczerość, na taką rozmowę i w ogóle na rozmowę. Ja rozumiem, że ona powiedziała, a to dosyć, muszę się rozwieść. I nie dlatego, że ja się zestarzałam, że na niego nie zasługuję, tylko dlatego, że po prostu nie jesteśmy partnerami w żaden sposób. Więc może lepiej zrobić wysiłek w 50 czy 55, tak jak ona, roku życia, i po prostu się rozstać. I uratować to, co zostało. Jakieś coś, jeszcze kilka lat życia w jakimś takim spokoju, harmonii, jakichś takich własnych upodobaniach, koniec. Które góry pani będzie w najbliższym czasie przenosić? Chodzi mi o pani zadania. Wyznacza sobie pani cele, otworzyliście nową scenę w Och Teatrze. Tak, ale tam jest repertuar, to znaczy ta nowa scenka w Ochu, jestem cała, bo jestem niepoprawną absolutnie osobą, zobaczyłam próbę generalną kabaretu Macierz, który bardzo jest zabawny, bardzo fajni oni są i cieszę się, że nasza publiczność może ich obejrzeć i te żarty i te usłyszeć. Ale od razu pomyślałam sobie, żebym chętnie powiedziała tam jakiś monolog, ja po prostu sama się uderzyłam po mózgu łapą, ponieważ ja już po prostu naprawdę, może bez przesady, już mam tyle ról, że i tyle gram, że... Natomiast muszę zrobić, wracam do Warszawy, jestem po pierwszych próbach Mayday i wracam do Warszawy, żeby 22 próby zrobić tak trudną sztukę na dwie strony. I jeszcze zrobi się oryginalnie, farsę, ale tak, żeby ludzie dostali tak zwaną nadwartość. Muszę ją zrobić w latach 60., bo inaczej akcja nie miałaby sensu, czyli w ogóle wchodzi cała sfera i historii sztuki, i ubioru, i muzyki, i sposobu zachowania się. Muszę się tym zająć, muszę to sobie wszystko przypomnieć. Muszę to zacząć jakby decydować o kolorycie jakby całej tamtej historii. To jest bardzo poważne zadanie, bo bardzo bym chciała, żeby to była taka mondrianowska trochę w estetyce historia. Bo inaczej nie ma sensu. No, gdyby były telefony komórkowe, to Mayday by się nie mogło zdarzyć. No i tyle, ale to jest bardzo trudne zadanie. Proszę powiedzieć, jaki jest przepis na sukces? W przypadku seksu dla opornych nazwiska? Nie, to musi być dobre. I to jest dobre. To jest dobre. To jest bardzo porządnie zrobiony spektakl. Świetnie grany, niegłupi, ważny, a jednocześnie dla wszystkich. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.